powstaniu i pierwszych dziesięcioleciach działalności Rozwadowskiego Sokoła mówi Aneta Garanty, historyk z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Tak naprawdę nawet nie wiemy, kiedy dokładnie powstał ten budynek, ponieważ są tak sprzeczne informacje, przede wszystkim w prasie, bo głównie z tego korzystałam, opracowując historię Sokoła. Jak zauważyła Zuzanna Ciołkosz-Karlik, w skład organizacyjnego stroju Sokołów wchodziła czapka rogatywka koloru khaki. Przyozdabiano ją paskiem z gwiazdkami oraz misternym kotylionikiem z ptasim sokolim piórkiem z lewej strony. O, pierwsi założyciele są nieznani, bo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, tutaj szpitale zniszczyły wszystkie po prostu dokumenty. Moje pierwsze wspomnienie z czasów dzieciństwa o Rozwadowskim Sokole, to pamiętam, w Sokole było towarzystwo takie teatralne. Wiele informacji o tym, co działo się w Sokole po wojnie, zebrał animator działań kulturalnych Janusz Paluch, obdarzony zaszczytnym tytułem ambasadora Stalowej Woli. Z prawej strony stoi budynek historycznego Sokoła, będącego jednym z wyznaczników tożsamości dawnego miasta, dziś dzielnicy Stalowej Woli. Obiekt przez lata stał pusty, marniał, niszczał, groziła mu katastrofa budowlana. I nastał 12 czerwca 2021 roku. W tym dniu uroczyście otwarto Rozwadowski Dom Kultury Sokół. Odnowione wnętrza Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół wywierają wielkie wrażenie na tych, którzy oglądają je po raz pierwszy po przeprowadzeniu prac remontowych. Okazją ku temu stało się spotkanie wspomnieniowe z udziałem sokolich rodzin, które odbyło się 13 czerwca 2021 roku. Dla ojczyzny oddajemy, ja oddaję ten skarb, historię, tradycję, a pan przejmuje.